Dzień dobry Państwu, 9 dzień czerwca 2023 roku, witamy w Bielsku Białej, przed nami rywalizacja w przedostatniej kolejce trzeciej Ligi Grupy Trzeciej, rekord Bielsko-Biała kontra Stal Brzeg. To też nie jest tak, że rekord na siłę gra tymi młodymi zawodnikami, bo wiemy, że też to miejsce w klasyfikacji Pro Junior to nie jest tylko kwestia chęci zwycięstwa w tej klasyfikacji, ale po prostu mają jakość zawodnica. Teraz Filip Waluś w 16, traci piłkę i jeszcze zdołał ją odegrać, jest uderzenie z dystansu, odbija to obrońca zespołu gości. Wiemy, jaki cel ma Stal Brzeg dzisiaj. Na pewno liczą na 3 punkty, no bo wydawało się, że troszkę spokoju po ostatnim zwycięstwie będzie, no ale wiemy, kto spadł z drugiej ligi, stąd trzeba walczyć. Znów Waluś w dobrej akcji, a i dlaczego to się nie skończyło uderzeniem? Jeszcze jesteśmy w polu karnym Stali Brzeg, czekają na dogranie zawodnicy rekordu i piłka jest do Biskupa, który był pociągany, zdołał strzelić, ale tutaj gwizdek arbitra milczy. Siła złego na jednego. Tak jest, ale Biskup. Teraz Twarkowski, będzie szansa na uderzenie lewą nogą, Twarkowski i kapitalnie broni między słupkami Aleksander Firek. Wydawało się, że ta piłka gdzieś spadnie pod nogi Twarkowskiego, stało się inaczej. No i teraz popatrzmy, Biskup, uderzenie z dystansu, Biskup nad bramką. Mamy rzut rożny dla rekordzistów, dobrze bita piłka, jest strzał i piłka ląduje w rękach po tym uderzeniu karety. Rekord. Biskup teraz nieco głębiej ustawiony napastnik rekordu. Też tutaj znów mamy sytuację w polu karnym. Zobaczmy, Kowalczyk odbija to wszystko. Bramkarz Stali Brzeg, Aleksander Firek. Ten szuka opcji, chyba będzie musiał z powrotem zagrać tę piłkę na lewą stronę. I właśnie ten piłkarz, jeszcze tutaj rywalizacja z Szymonem Noconiem. Jest dośrodkowanie, jest piłka w bramce. 1-0 dla Stali Brzeg, a zdobywcą gola Michał Sypek. Rekord jest drużyną, która grę prowadzi, ma przewagę, strzela więcej, a pierwszy celny strzał w wykonaniu Stali Brzeg zakończył się trafieniem i mamy prowadzenie gości. Ten do Michała Maja, który dziś już zanotował asystę. Bronisławski. Dominik Bronisławski, jeszcze raz Maj. Podobają się te ofensywne wejścia, założona siatka rywalowi. Maj dogrywa, gdzie jest piłka? Było blisko, jeszcze strzał i nie ma gola, coś nieprawdopodobnego. To nie Twarkowski, to Tomiczek zagrywa do Noconia. Kowalczyk, uderzenie z dystansu, kolejne niecelne. Ta piłka wraca do Twarkowskiego. Twarkowski w 16, tu jest Biskup. Nie tak trafił w piłkę, jeszcze Waluś. Jak to skończy Waluś? I jest piłka, nie ma piłki w bramce. Coś niesamowitego, był na spalonym Michał Biskup. Oj, popatrzmy, co tu się wydarzy. No i będzie rzut karny. Jest tak? Rzut karny, jest żółta kartka dla Krysika w tej sytuacji. Bronisławski i Szumera. Bronisławski pokonuje bramkarza rekordu. Mamy drugiego gola dla Stali Brzeg i podwajają swoją przewagę. Teraz kończy nam się rywalizacja, jeśli chodzi o pierwszą część meczu. No wiadomo, że tutaj w pewnym momencie były takie ambicje awansu do wyższej klasy rozgrywkowej, ale Polonia Bytom jak najbardziej zasłużenie awansowała, tymczasem dobrze broni Szumera. Bronisławski. Michał Sypek. Już tutaj pokazał się z prawej strony Grzegorz Ochwat. Sypek, strzelec bramki na 1-0. No trudnego wyboru dokonał w tej sytuacji, ale wciąż goście. Ostry kąt, no trudno byłoby tutaj zmieścić piłkę Maksymilianowi Podgórskiemu. Jest zagranie w 16 z pierwszej piłki, jest zagranie do Kowalczyka, który przenosi ten strzał nad poprzeczką. Kasprzak, Biskup. Jeszcze raz Biskup, świetnie teraz odwrócił się w kierunku bramki i dobre to podanie do Kasprzaka. Co zrobi teraz gracz rekordu zewnętrzną częścią stopy, próbował dogrywać, jednak by troszkę podkręcił tempo, spróbował zagrozić nieco śmielej bramce Stali Brzeg. Podgórski bardzo łatwo poradził sobie z karetą. Podgórski, będzie gol, jest bramka i mamy 3-0. Jeszcze za siebie zagrywa Podgórski, popatrzmy, jest szansa na dogranie do lewej strony. No teraz 2-1 z Szumerą i broni to wszystko. Szumera, fantastyczna interwencja bramkarza rekordu. W tym momencie gwizdze po raz ostatni i kończy ten ostatni mecz przed własną publicznością rekordu Bielsko-Biała, w którym gospodarze ulegają Stali Brzeg 0-3.